Siemka, mamy 6 listopada. Jesteśmy dzisiaj na nowym, po prostu nad jeziorem, na którym jeszcze nie byliśmy. Jest to jezioro Kozie Głowy o powierzchni prawie 40 hektarów. Jak widzicie, przyjechaliśmy tutaj na spinning. No i co, i będziemy odkrywać tą wielką wodę. Dokładnie. Miejmy nadzieję, że uda się coś złowić. Mgła, słońce, fajny klimat. Zaczynamy. Będzie nam dobrze dzisiaj, mówię? Tak, będzie nam dzisiaj rifka towarzyszyć. Śmiochu. No i zobaczymy, jak to będzie. Oby jakieś rybki dopisały. Dokładnie. Zaczynamy. Szczupaczek z głębokiej wody. Jak ładnie. Ej, jak zawsze. Okoniuwa. 15 minut rzutów. No ale pierwsza rybka z tej wody, więc no, zobacz, jak się wypił. Dobra. Co, mierzymy go czy coś? Nie, to maluszek to, nie? Maluszek jest na pewno, że cię nie pobiłam. No to mamy rybkę. Zadowolona? Pewnie. Okej. Okay. Niech pływa i rośnie. Świetnie. Ale tak śmiesznie, bo opadła mi przynęta na dno. Chwilę leżała. Ja zaczęłam ją zwijać i on już jakby chyba ją zaatakował i trzymał w pysku i dopiero po chwili zaczął ze mną walczyć, jak się żywka naprężyła, znaczy pociąga. Więc śmieszne to było dosyć, ale jest. Super. No to co, że sam dalej. Co? Kolejny szczupły. No maluszek, ojej. Ale walczy. Inne miejsce, kawałeczek dalej. No ale ten jeszcze mniejszy. Ten jeszcze mniejszy. Ale masz. To mam. Super. Coś to konie mnie nie lubią ostatnio. Wypierz. O, już się wypierz. Okay, dzisiaj są, widzę te paczki. Ale poszedł. W to samo miejsce. Dobra, to już tam nie wyszłam, bo znowu to wyszło. Pomosty na wodzie PZW. Trochę po amerykanie. Masakra. Pływamy, szukamy czegoś ciekawego. Woda dosyć głęboka, bo 5 metrów. 5-6 metrów się waha. Płyniemy w inne miejsce szukać czegoś. Pierwszy rzut pod wyspą. Co my tu mamy? Okonek. Taki nieduży. Ale ten za mały. Nie riwa? Super. Jaka wpatrzona. No patrzcie, rybka. Jaka piękna, jaka wybarwiona. No. Jak się nastraszy ładnie. Okej, okay, wracam do wody oczywiście. To no, brawo Adrian. Teraz większego poproszę. Dobrze. Dobrze. To rzucamy dalej. No nic, spływamy. Szukamy. Próbujemy dalej. Wyspę opłynęliśmy dookoła. Teraz wpłynęliśmy gdzie? Taką zatoczkę. Drzewo w wodzie. I próbujemy tutaj coś złowić. Inni wędkarze też są na wodzie. Z brzegu spinningują, z łodzi spinningują. Oby się udało coś jeszcze złowić. Byłoby miło, zobaczymy. Ale słoneczko teraz przygrzewa. Chyba cię nie widać nawet, tak bije. Będę nieodblokowaną postacią. Co, próbujesz złowić? Tak. Złowiłeś, zaczep. Dokładnie. Drzewo? Chyba nie dasz rady go wyjąć. Dobra. Podpłyniemy, co? No, podpłyniemy, zobaczyć, może w drugą stronę da się wyciągnąć. Okej. Woda jest krystalicznie czysta, tak naprawdę. Ta rybka jakaś żółta płynie. To są kamienie. Możliwe. Dość ciekawie. Dobra, musimy wsteczny wrzucić. I odpływamy od trzcin. Moja rybka, chyba wymiarowy szczupak pierwszy. Kurczę, ale no na taką no, dużą przynętę. Ja wam, no to co on zrobił. Połknął. To aż się w głowie nie mieści. Dobra, zaraz wypnę i wam pokażę, na co on wziął.
Paczek wraca do wody. 51 cm. Wypuszczaj. Wiesz, mądry? No ale piękny. Kolorystycznie super ryba. No ale skusił się. Taką dużą przynajmniej. Na taką gumę. W szoku byłem. Płytka zatoka tak naprawdę. Teraz jeszcze mgła, słońce. Zachodzi. Dziwna sprawa w ogóle. Dziwna pogoda, ale mamy. Udało się, tak? Udało się, mamy podgrywki. Super. O matko. Yeah. O kurde. Jest potwór. Dawno takiego nie było. O już. A już się wyczuł. Kulturalny jak reszta. No ile on ma? 25? O, nie wiem, wypuszczę go. Duże emocje, co? Myślałam, że to oko. Okej, wraca od razu. Pewnie wypuść go. Tak, hajtek mały. Piona. Wygrywasz ze mną. O nie, no taką rybą proszę cię. No cóż, obowiązki nas wzywają. Wracamy. Niestety na dzisiaj. Ale fajnie było, obydwaj coś połowiliśmy, pobawiliśmy się. Odkryliśmy tą nową wodę. Jeszcze nie byliśmy w tamtej części, ale myślę, że kiedyś to nadrobimy. Może za tydzień już zobaczymy. Dokładnie. Pogoda teraz zapisała, słoneczko. Aż teraz. Godzina 12:00. Uciekamy. Musimy się zwijać. Do zobaczenia.